Czym jest daily stand-up? Te dwie nazwy zamiennie używamy. Jest to w skramowym zespole kilkunastominutowe spotkanie, na którym każdy pracownik ma szansę powiedzieć, co zrobił dnia poprzedniego i co będzie robił w dniu dzisiejszym. Bardzo przydatne informacje, ponieważ możemy też poruszyć pewne kwestie poboczne, jak problemy, na które się natknęliśmy w trakcie sprintu i uzyskać jakąś pomoc od kolegów, jak te problemy rozwiązać. No i oczywiście, jeżeli coś większego się pojawi, no to mamy szansę to zakomunikować i powiedzieć stop, musimy coś zmienić, poprawić, albo po prostu się nie wyrobimy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że te spotkania to tak naprawdę trwają do 15 minut, chyba że naprawdę coś większego się trafi, no to schodzi dłużej, ale głównie nazwa stand-up wzięła się od tego, że na tym spotkaniu, jeżeli jesteśmy wszyscy powiedzmy w jednym pokoju, na te kilkanaście minut wstajemy. Dlaczego? Bo gdzieś tam z tyłu głowy jest coś takiego, że chcemy to jak najszybciej skończyć i usiąść. Dlatego to taka nazwa powstała. W sumie tyle. Bardzo, bardzo przydatne spotkanie w trakcie sprintu.